Program z klimatem i z pasją rozpoczynamy wiosennym czarem. Trafiamy do Małopolski, a konkretnie do gminy Czarny Dunajec. To właśnie tutaj swoją zieloną oazę stworzyła propagatorka ekoogrodów Elżbieta Konturek. Każdy z nas z pewnością odmiennie postrzega rzeczywistość, jak również ogrody. Jednak jest wiele elementów aranżacyjnych, które trafnie dobrane spowodują, że zmysły będą szaleć. Jeśli pomożemy roślinom bujnie się rozwinąć, efekt gwarantowany. Ekoogród, czyli co? Na co zwracać uwagę, żeby stworzyć taką piękną oazę ekologiczną u siebie? Więc ja nie jestem zwolennikiem takich ogrodów, które są pod linijkę. Poza tym ja jestem ogrodnikiem hobbystą. Dla mnie w zasadzie ważne jest to, co mnie się podoba i żeby było dużo i ładnie, żeby sprawiało mi to przyjemność i przede wszystkim te rzeźniacze gleby i środki ekologiczne, których używam. Obojętnie co, czy mielone rogi, czy środki do spryskiwania, takie jak algi, wszystko co ekologiczne. Nie używam w ogóle chemii i to jest dla mnie mój wymarzony ogród, w którym są psy, w którym są koty i no wiadomo, dzieci przede wszystkim, które rzeczywiście mogą hasać bez ryzyka, że coś połkną i zatrują się czymś. Jakie mogą być nasadzenia w takich ekoogrodach? Przecież dbamy o to, żeby to były rodzime kwiaty pochodzące tak naprawdę z okolic, żeby dobrze się przyswajały w ziemi. Tak. Ja bardzo stawiam na polskie kwiaty, na byliny, na stare odmiany. No tu akurat w górach nie mam zbyt dużego wyboru, ale na przykład róże, które są bardzo starymi kwiatami, świetnie się tu przyjmują, dziurawce, funkie, pięknie tutaj rosną. No i oczywiście stare jabłonie, prawda, stare odmiany. Niezależnie od tego właściwie w jakiej części Polski mieszkamy, trzeba dbać o ziemię, bo kondycja ziemi oczywiście przekłada się na to, co potem widzimy w ogrodzie. Jak działają takie wiórki ze zmielonych rogów i kopyt na rośliny? Więc przede wszystkim użyźniają glebę, przede wszystkim przy ich konsystencji żelowej, która w czasie rozkładu się tworzy, no zatrzymuje wodę, co jest w tej chwili bardzo ważne, ponieważ jest problem z wodą i będzie jeszcze gorszy. Więc musimy dbać o to, żeby tej wody za dużo nie używać, a używać takich środków, które zatrzymają wodę w glebie. Tym bardziej, że dawniej stosowano już takie wiórki ze zmielonych rogów i kopyt. Ale oczywiście, jeszcze po wojnie w Polsce były one cały czas używane z ogromnym powodzeniem. Żeby cieszyć się ogrodem cały rok, trzeba też od niego dbać cały rok i użyźniać ziemię na wiosnę i jesienią. Tak, oczywiście. Teraz już jest taki czas, zacznie się taki czas, że praktycznie od września do końca października mamy na to czas, żeby ponownie użyźnić tę glebę. Wiosną jak najbardziej, to zawsze, ale właśnie niektórzy uważają, że użyźniamy glebę tylko wiosną. Nie, nieprawda. Są różne szkoły. Ja z perspektywy lat, w których swój ogród uprawiam, podsypuję wiórkami i wiosną, i jesienią. Zdrowotność gleby ma ogromny wpływ na sukces uprawy. Preparaty biologiczne, w tym wiórki ze zmielonych rogów i kopyt, nie tylko stymulują wzrost roślin, ale mogą być dla ziemi niczym wizyta w spa. Warto więc podsypać nimi krzewy, drzewa, trawę, a także sadzone wiosną kwiaty. Jak to zrobić, żeby nasze rośliny poczuły moc? Żeby nasze rośliny poczuły moc, proponuję do każdego kwiatka, który na nowo wsadzamy do ziemi, dosypać zmielonych rogów i kopyt. Jest to naturalny azot. Dla wszystkich pań, które wiedzą, co to jest keratyna do włosów, jest to na tej samej zasadzie, więc podsypujemy, wkładamy roślinkę, podlewamy ją oczywiście wodą. Naturalny, w związku z tym, że jeszcze wydziela się tutaj dwutlenek węgla, który powoduje duże rozpulchnienie i dotlenienie ziemi, co za tym idzie, rośliny szybciej rosną. A podlewamy dlatego, żeby wiórki się bardziej rozpuściły? Żeby się bardziej rozpuściły, bo to jest na zasadzie gąbki. Że po prostu to się rozpulchni, wiórki nabiorą wody i długo się w zasadzie też rozkładają i długo trzymają wilgoć. A jak te wiórki wpłyną na roślinę? Przede wszystkim wpłyną na jej wzrost. Są też jak, to jest tak jak z witaminami, prawda? One chronią roślinę przed niedoborem tych witamin, mają mnóstwo azotu. No same naturalne środki, które rzeczywiście podnoszą
że tak powiem, zdrowie tej rośliny i wpływają na jej szybki i silny wzrost. A co z dwutlenkiem węgla? Dwutlenek węgla powoduje to, że ziemia jest bardzo dotleniona, czyli rozpulchniona. W związku z tym robaczki, inne takie różne zwierzątka małe, które żyją w ziemi, mogą sobie też świetnie tam egzystować i świetnie nam tą ziemię rozpulchnić. I dzięki temu będziemy mieli żyzną glebę. Oczywiście. Oczywiście. I dzięki temu nie zagrażamy też tym robaczkom, które są nam bardzo potrzebne. I wszyscy są zadowoleni. I wszyscy są zadowoleni. Robaczki, my, że mamy piękne ogrody, w zasadzie busznie ogrody, ale proszę się nie przejmować, bo to naprawdę ślicznie wygląda. I sama natura. I sama natura. Przede wszystkim sama natura, co jest teraz bardzo ważne. A gdy już wsypiemy te wiórki, gdy już wsypiemy wiórki, wstawimy kwiatek, zasypujemy tą ziemią, która nam pozostała, podsypujemy troszkę ziemi, która jest jeszcze z woreczka. No i co? I najlepiej byłoby na wierzch posypać jeszcze trochę mielonych rogów i zasypać to korą. No niektórzy też preferują kamyki, ale kora jest świetna, ponieważ kora utrzyma tą wilgoć, która jest w glebie. Kiedy możemy już zobaczyć pierwsze efekty działania takich wiórków? Pierwsze efekty działania, myślę, że po 3 tygodniach. Że po 3 tygodniach wiórki działają do 3 miesięcy. Do 3 miesięcy rozkładają to, co jest potrzebne glebie. Ale proszę mi wierzyć, po 3 miesiącach Państwo nie opanujecie ogrodu. I tego Państwu życzę. Gdy jest wiosna, aż chce się spędzać czas w ogrodzie. Coraz wyraźniej widać, jak przyroda budzi się do życia. To czas planowania, co zasadzimy w naszym ogrodzie. Warto pamiętać, że w dobie niedoboru wody trzeba dobierać odpowiednie gatunki roślin. Kwiecień to czas radości dla miłośników roślin, a zarazem pracowity miesiąc. Czas sadzenia, krzewów i bylin. Jest też to pora wysiewu nasion wielu kwiatów i warzyw. Kwiecień jest dobrym czasem na siewy wprost do gruntu groszku pachnącego, nasturcji, maciejki, nagietków, smagliczki nadmorskiej i słoneczników. Z ziół można wysiać kminek i kolendrę. Można też dosiać trawy na puste miejsca na trawniku. Przydomową uprawę ułatwi nam innowacyjne rozwiązanie, które pojawiło się na rynku. Nasiona na taśmie. Wysokiej jakości materiał siewny rozmieszczony jest w równych odstępach na pasku taśmy z naturalnej celulozy, w pełni biodegradowalnego włókna roślinnego. Po przysypaniu ziemią i podlaniu taśma ulega rozkładowi, a nasiona swobodnie kiełkują. Coraz więcej osób chce mieć piękne ogrody, ale nie za bardzo ma czas, żeby je tworzyć. I właśnie dla takich osób swoje produkty tworzy branża ogrodnicza. Tak, zgadza się. Dzisiaj konsumenci bardzo szybko żyją, jednakże potrzebują pewnego relaksu i chcą go osiągnąć poprzez własne właśnie otoczenie. Zastanawiają się, jak urządzić swój mały ogród przydomowy, czy nawet większy, i szukają gotowych rozwiązań. Właśnie takie gotowe rozwiązania przygotowują producenci. Nasza firma przygotowała szereg taśm warzywno-ziołowych czy nawet kwiatowych. Czyli mamy zadanie ułatwione i teraz możemy wyruszyć po taśmy z kwiatami. Tak, to jest kolejna propozycja. Taniec kwiatów skomponowany z roślin jednorocznych, tak aby swoją barwą zdobiły obwódki, rabaty. Też są tak przygotowane, aby stworzyły pewien taniec. Jeśli chodzi o warzywa, wysiewamy już do gruntu na początku kwietnia roszponkę. Na stałe miejsce sadzimy także rozsadę pora i cebuli, wczesne odmiany sałat i kalarepy, odmiany późniejsze dopiero pod koniec miesiąca. Przez cały kwiecień wysiewamy rzodkiewkę, odstępy 7-10-dniowe do odkrytego gruntu, który przykrywamy potem włókniną albo też do niskiego tunelu foliowego czy inspektu. Przy czym warto pamiętać, że rzodkiewka lubi dobre nasłonecznienie. Na zbiór wczesno-jesienny wysiewa się już średnio późne odmiany marchwi, nasiona pietruszki, kopru czy pasternaku, a pod koniec miesiąca śmiało saćmy cykorię, bób, szczaw czy skorzonerę. Można powiedzieć, że w tych taśmach możemy sobie skomponować wszystko, co potrzebujemy w codziennym przygotowaniu sobie pysznego śniadania. Na taśmach są najczęściej umieszczone takie warzywa, które w późniejszym okresie nie wymagają tak zwanej przerywki. Więc doskonałym pomysłem są rzodkiewki, to jest sałata, mamy też szpinak, pietruszka czy marchewka.
Mamy różne rozmiary tych warzyw, różne są gatunki, mogą być to bardzo miniaturowe, które możemy nawet do skrzynek balkonowych wysadzić taką taśmę, wyłożyć ją i uprawiać, albo regularne warzywa do ogrodu. Też nasza firma przygotowała kompletny mini ogródek, który zaspokoi potrzeby tych, którzy zaczynają dopiero przygodę ze swoim ogrodnictwem. Bardzo istotne jest, aby było odpowiednie sąsiedztwo. Niektóre warzywa nie znoszą siebie, jak na przykład nie lubi siebie pomidor i koper. Więc tutaj dajemy również edukację, aby nie popełnić tych pierwszych grzechów i nie pokłócić między sobą warzywa. Ale też bardzo ważnym jest informacją, aby odpowiednio płodozmiany stosować. W naszych produktach zostały zawarte odpowiednie instrukcje edukacyjne, które pomogą nowicjuszom lub nawet takim osobom, które już uprawiają ogród, pogłębić wiedzę na temat dobrego sąsiedztwa czy płodozmianu. Takie gotowe taśmy tak naprawdę pozwalają nam na uprawę warzyw z podstawową wiedzą o tym, jak to robić. Tak, zgadza się, ponieważ przy tych taśmach bardzo często są podane informacje dotyczące, jak się to uprawia. Są odpowiednie piktogramy, które mówią o jak głęboko położyć taką taśmę. Co jest najważniejsze? Taśma jest z celulozy, więc jest to biodegradowalny produkt i bardzo ważne, aby na początku uprawy obficie podlewać. Ona musi napęcznieć odpowiednio, żeby roślinka, nasiono się przebiło i zakiełkowało. Taśmy nam dają doskonałą jednak taką właściwie grządkę, dlatego że kiedy rozłożymy, nie potrzebujemy dodatkowych prac pod tytułem sznurek. Wystarczy rozłożyć w grządce, odpowiednio przysypać i gwarancja, że będą rosły prosto. A co najważniejsze, nie będzie trzeba przerywać tych warzyw. My bardzo często obok siebie wysiewamy za gęsto warzywa, jak na przykład rzodkiewkę czy marchew. Tutaj dzięki temu, że są odpowiednio dawkowane nasiona, mają one wystarczającą przestrzeń do tego, aby bardzo ładnie nam wzrosły. W kwietniu w ogrodzie należy przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne, takie jak przycinanie krzewów ozdobnych i owocowych, prześwietlanie drzew pestkowych, nawożenie gleby i usuwanie osłon zimowych. Przy okazji dokonujemy przeglądów pod kątem uszkodzeń oraz ataków chorób i szkodników. W przypadku stwierdzenia problemów jak najszybciej przystępujemy do ich zwalczania. Porządkujemy rabaty bylinowe. Przygotowujemy glebę na rabatach na nowe nasadzenia, przekopując ją z kompostem, torfem i obornikiem. Przesuszoną glebę nawadniamy. Jeżeli w marcu nie zdążyliśmy rozłożyć kompostu pod drzewami, krzewami i na grządkach, to można to jeszcze zrobić na początku kwietnia. W kwietniu można nawozić drzewa, krzewy i byliny, rozsypując wokoło roślin nawóz, a następnie glebę płytko przekopać, tak by nie uszkodzić korzeni. Pozostajemy w radosnym nastroju, związanym z Wielkanocą. Kojarzy nam się ona z kolorowymi pisankami. Jajka symbolizują nowe życie, ale także miłość, siłę oraz płodność. Zgodnie z tradycją, podczas śniadania wielkanocnego, oprócz jajek, na naszych stołach nie może zabraknąć również białej kiełbasy. Trafiamy do miejscowości Pogorzela w powiecie gostyńskim. Według dokumentu nadającego kiełbasie białej parzonej Wielkopolski znak chronionego oznaczenia geograficznego, może ona być produkowana tylko na dokładnie określonym obszarze geograficznym w Wielkopolsce oraz niektórych powiatach w lubuskim i kujawsko-pomorskim. Kiełbasę białą jada się bardzo chętnie w czasie świąt oraz uroczystości rodzinnych. Znana jest na terenie całej Polski, ale ta wytwarzana w regionie wielkopolskim jest nieco inna. Receptury jej wytwarzania są przekazywane z ojca na syna i pilnie strzeżone w wytwórczych zakładach. Do jej produkcji należy użyć tylko mięsa wieprzowego i to najwyższej jakości, jelita naturalnego, czosnku, soli, pieprzu i oczywiście majeranku. Ten ostatni składnik odróżnia białą kiełbasę wielkopolską od wyrobów w innych rejonach Polski. Kupujemy pół tuszy i przygotowujemy mięso klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, z czego komponowana jest ta biała kiełbasa. Do tego dodajemy naturalne przyprawy, sól kamienną, czosnek, majeranek, też kupowane u tu miejscowych producentów, którzy zajmują się produkcją. Oczywiście poza pieprzem, który nie jest niestety z Polski. Mięso musi być wyselekcjonowane
Następnie poddano przygotowaniu, czyli przemieleniu na odpowiednie sitka, odpowiednią wielkość. Masa, która jest przygotowana, jest nadziewana w kiełbaśnicę. Po przygotowaniu należy chwilę odczekać, żeby się osadziła ta kiełbasa w rosonkach. Następuje proces parzenia. Parzenie trwa około pół godziny w kotle warzelnym, w wodzie w temperaturze około 72 stopni. Akurat tutaj weszliśmy do hali, gdzie odbywa się obróbka ciepła i między innymi tutaj poddajemy procesowi parzenia tą białą kiełbasę. Możemy zajrzeć? Możemy zajrzeć. To jest bardzo szybko. Biała kiełbasa. Można zajrzeć. Taki świąteczny zapach już można powiedzieć się tutaj unosi. Tak. Święta się zbliżają, to i zapachy świąteczne muszą być. Biała kiełbasa to jest obowiązkowo na stołach tych wielkanocnych powinna być. Do tego szynki, pasztety różne, tam niektórzy zająca robią takie różne galarety. No i jeżeli mówimy o białej kiełbasie, to obowiązkowo chrzan. Po zakończeniu tutaj tego procesu parzenia wędlina, biała kiełbasa poddawana jest procesowi składzania pod prysznicę. Tu mamy tą jedną partię, pierwszą partię tej kiełbasy. Tu kiełbasa jest chłodzona. Znaczy to jest część procesu obróbki termicznej. Po sparzeniu poddajemy ją schłodzeniu pod prysznicem wodnym, po czym idzie jeszcze do dochładzalni, tam gdzie jest dochładzona do temperatury 6-8 stopni, po czym następuje następny proces już pakowania, przygotowywania do sprzedaży. Do produkcji kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej używa się mięsa wieprzowego najwyższej jakości. Aż 70% to klasa pierwsza. Mięso powinno być świeże i mieć barwę zewnętrzną i na przekroju jasno-szarą. Niedopuszczalna jest barwa różowa. Kiedyś robiliśmy taki konkurs wśród pań z kół gospodyń, jak można przygotować tą białą. Panie zrobiły świetną białą, tak jak się robi polędwiczki w sosie śmietanowo-grzybowym, przygotowały i zrobiły to z białą kiełbasą. Rewelacja. Rewelacja, jeżeli chodzi o to, a jeżeli chodzi akurat o ten smak. W okresie przedświątecznym, wielkanocnym, wzrasta ilość kupowanej białej kiełbasy. No to jest taki u nas tradycja i okres, że nikt sobie nie wyobraża świąt Wielkiej Nocy bez białej kiełbasy na stole i bez dobrej szynki. Do tego jeszcze pasztety, cała poezja, do tego galaretki jeszcze, już tam później słodycze, baby wielkopolskie, ale tutaj widać przy okazji świąt, ten zmożone zakupy i większe zakupy. Gdy na talerzu położymy białą kiełbasę z różnych sklepów oraz białą parzoną wielkopolską, to po wbiciu widelca z tej pierwszej tryska woda i tłuszcz, a druga, z certyfikatem chronione oznaczenie geograficzne, po przekrojeniu nie wypuszcza prawie wody. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. Nic o mnie jeszcze nie mówiłyście. I stoi przed nami cudowny kamerzysta. Szkoda, że Państwo go nie widzicie. O, no już teraz pójdziemy. Bo teraz Wojtek coś spartoli. Widać piękny efekt. Tu już wiesz co, coś mikrofon przerwał. To trzech razy sztuka.